Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii 3. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i jak widać w lewym dolnym rogu nie mam pieniędzy, bo ulepszyłem sobie wszystkie bronie w takim oto sensie, że mamy teraz więcej amunicji do nich i zwiększoną szybkostrzelność oraz celność, że tak powiem też. Wchodzimy teraz do ostatniego ziomeczka, z którym musimy się skonfrontować. Oczywiście będziemy to robili na cicho. Aczkolwiek będziemy to robili w sposób dość dla nich nieprzyjemny. Dobra, ten leży. Dobra, muszę się dostać na górę. Nie zrobię tego tędy. A to nie jest przypadkiem to samo miejsce, w którym... jakiś wartownik leci. Już nie dobiegł. Łatwiutko. Przejmujemy ten interes. Dobra, i oddajemy to temu typeczkowi, tak samo jak oddaliśmy tamto. Żeby każdy miał porówno po dwa. Send whoever you got downtown. Gotta secure while we can. The Irish are locking down the whole goddamn district, and we better maintain control from here on out. There'll be trouble otherwise. Says Barbieri's is closed. Something about the owner being gone. No i dobra. Zabij Tony'ego Derazio. Okej, no jest on tutaj, więc jedziemy. I po tej akcji będziemy mieli przejętą całą dzielnicę. I ziomeczek, który tutaj przejął ten jakby interes, będzie mógł sobie przejąć wtedy całą dzielnicę. I zostaną nam jeszcze z 4 takie dzielnice pewnie, albo 3. O, siema. Jedną rzecz sobie tu wezwę, tego typa. I had bugs and wiretaps all over the damn place. When that weirdo left the Royal Hotel to deal with one of his men, I was listening. Tony, I didn't know you was coming. I'm just packing away your latest shipment. How long you been running this business, Joe? I know
5, 6 years? 5 years, 3 months, and 18 days. Well, this has turned. Look, I know I've been lying, but it ain't my fault. I've always placed a premium on maintaining order. If you let the rot set in, eventually it will take hold and destroy everything you've built. The only solution is to isolate it, eradicate it before it takes hold. You understand, Joe? Christ, Donnie, you gotta listen to me. Some nuts out there shooting hell out of everything. You know how many of my men he killed? Yes. Dominic, is it? You will take the armored car and personally oversee the collection of all outstanding monies owed to us. Am I clear on this? Yes, Mr. Razio. Once you have collected what is due, deliver it directly to me at the hotel. The code to the elevator is 0451. From there, Lincoln had a couple of options. He could use the elevator code and go into the lobby, which meant shooting the hell out of the place. Or he could steal Dominic's car and go in quiet to the hotel's parking garage. When you're in the hotel, grab a couple of those little fancy soaps. They won't give me any more at the motel. Chyba wiadomo, jak to zrobimy, czyli podkradniemy auto. Okej, okay, jest oznaczone to. Więc lecimy po furkę. Dostaniemy się po cichu i będzie git. Po co mamy wchodzić na pełne, jak można to zrobić po cichu. W sumie jestem ciekaw, kiedy ten odcinek wlatuje na YouTube'a, bo 18 maja jest albo była. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, kiedy wlatuje ten odcinek. Jest albo była na premiera Days Gone na kompa. Na 100% zacząłem tą grę nagrywać, bo bardziej mi zależy na Days Gone niż na Mafii. Mafię sobie tak czy siak zdążę ograć. Dobra, wyczyszczone. Podpierdzielmy furę. I jedźmy na parking hotelu Royal. Tylko mogłem swoją furę, kurde, inaczej zaparkować. Fuck. Ale nie jestem kobietą, więc... dam radę wyjechać z tego miejsca. Bez rozwalania furki, patrzcie. Cyk, cyk i wyjechane. Proszę bardzo. Tego... a tu jest parking tego hotelu, okej. Pull on in, Dominic. Park anywhere. Okej. Park anywhere. Ale jednak miejsce jest wyznaczone chyba, czy nie? A nie, nie jest wyznaczone, dobra. Can't be here. Gonna fillet you. Our blood's going down. He's empty. Here's our chance. Now that I have your attention, you can die. Pytanie, dlaczego on mnie zauważył? Reload. Fire on that. Spokój się, typie, bo się postrzelisz.
Nic z nich, gotówki nie ma? Serio? No dobra, to na górę windą, cyk. Zero, cztery, pięć, jeden chyba, nie? It would be difficult not to. What? I've already taken the appropriate steps to address the situation. Believe me, things are well in hand. Well, they fucking better be. If this thing with the judge goes sideways, shit's gonna roll downhill real fucking quick. We haven't lost anything of any significance except for some men, and they can be replaced. In fact, they're the easiest thing to replace. Saul doesn't give two shits about any of those stupid fucks. All he cares about is the people that matter. Understand? I understand completely. And you have my word that all payments will continue as scheduled. None of our business associates need to concern themselves with our recent difficulties. Yeah? Okay. I'm counting on you here, Tony. Don't fuck this up. Goodbye. On jeszcze nie wie, kto właśnie windą przyjechał. Take the rest of the day off. Okay, here's the thing, Congressman. When Mr. D'Orazio made his very generous contribution... No i całe szczęście wzięła sobie wolno, nie? Sekretarka. Okay, about this one. We're feeling... Running for cover! Your time is up, motherfucker! Drop... Down another man! He's fucking dropping us! You assholes forget about me! Keep that cocksucker pinned down! Got ammo! Gotta reload! I'm fucking stuck! Running for cover. I'm boxed in overhead. Just you and me now. Say what you gotta say! Ale oni są głupi, nie? Każdy jeden po kolei wybiega mi pod celownik. A jeszcze wyżej, ja myślałem, że to już tu. He's cutting us down. I'm ducking down. He's cutting us down. Co za głupki, nie? You took off the wrong white boy. Dude, me, this ends now. Ventilate that asshole. Czego kucasz, chłopie? Nie mogą cię normalnie trafić. Życzę ci miłego lądowania, to chciałem powiedzieć. Dobra. Po kolei, po pięterku do góry. Ciach. Siema, Tony. A, to jeszcze nie tu. Kurwa, RPGa ma jebany. Cost
You really think you know how all this is gonna play out, don't you? Idiot! Go ahead. Kill me. I'll be replaced tomorrow. No one will even notice. You're wrong. Everyone will notice. War on the streets of our fair city as a gunman stormed the Royal Hotel, killing an untold number of men. There was a loud crash, like a bomb going off. I looked up and there was a man falling from the top of the building. Then all these men showed up and every one of them had a gun. They ran into the Royal and that's when the shooting started. I still don't know how the hell Lincoln got out of that hotel. O kurwa, my się zaraz chyba dowiemy. A ja tam na górze coś jeszcze nie zostało? Przykład w chuj hajsu. Nie, coś zmieniłem, nie chcę. A, windą po prostu uciekł, no dobra. Magic. Kurwa, ilu was tu jest? Macie zamiar chociaż podchodzić? Nie macie ochoty podchodzić, okej. Okay. Sandra told me to reach out. I certainly appreciate some help with the phones. I'll be happy to take care of that for you. No, no, nie pierdol. Code 3-5. Suspicious person on foot. Responding unit investigating. All units, negative visual. Ty uciekłem, he? Let's go. Tony D'Orazio just kissed the pavement outside the Royal Hotel. Downtown is ours. Kvar Construction and the sham work sites, the Imperial, and all the limp dicks who owe the mob money, we own it all. All I see is myself do the dirty work, like how I'm securing both rockets for you now. But when it comes to doling out the auction, you seem to forget my fucking name. Correct this now, lad. So that's where you were? All right.
Well, if you want to send it our way, we'll keep it running and making money. Last time we sat at this table, you called on me. Why? Because you know I'm the motherfucker who gets shit done. Always will be. Remember, you asked me to be a part of this. Oddajemy jemu, żeby było porówno, nie? Enter. This turf's going to the Irish. Oh, fucking hell. You're smarter than your goddamn look, lad. Am I missing something here? This is the second time I've left here with nothing, Lincoln. I thought we were aligned with the same cause. I'm gonna call this if no one else will. Time to get back at it. Let's clear out. Police are intensifying their search for the colored male believed to be responsible for the massacre at the Royal Hotel. The suspect is described as 6'3" and is believed They're to be saying armed. You threw Tony off the roof of the Royal? Actually, it was through his penthouse window. You always had a flair for the dramatic. Tony's ledger. Last couple pages are pretty interesting. Any idea what US5CJ means? Wait a minute. Holy shit. Why is Lou willing to comb 10 grand a month at a brothel and the same at a drug den? Based on what Greco told me in Skeletta, Marcano's laying out a bunch of money to get gambling legalized. And if that's what you're after, who better to have in your pocket? Than a judge on the Fifth Circuit Court of Appeals, US5CJ. Exactly. There have to be over 20 judges on that bench. Could be any one of them. The kind of man we're talking about isn't used to people getting into his business. I start visiting the places listed in that ledger, he'll panic and go to Lou for help. And that's when we'll find out who he is. Keep that wiretap running. Never turn it off. No dobra. O, nie mam fury tu. Dobra. To ogarnijmy sobie wszystko. Gdzie ja teraz jestem? Jestem tutaj. U Kassandry czeka hajs. Dobra, popatrzmy jak to wygląda. Niebieskie są te dwie dzielnice. Kassandra ma te dwie. Tak. Więc tą damy na niebiesko. Tą damy na zieloną. A tą damy Kassandrze. Czyli teraz będziemy robili ten teren. A najpierw się do Kassandry skoczę, żeby mieć hajs. O, oni tu wjeżdżają, dobra. Dobra, to tak. Tu amunicja. Zaopatrzenie. I jeszcze ulepszenia broni, bo tutaj można zrobić taką rzecz. Jak wam mówiłem, że hajs wydałem, na sam koniec, jak przelecicie, to macie celność i macie amunicję. I tutaj za 10 tysięcy można ulepszyć to sobie do 3x3. Dzielnica francuska. Teraz, kiedy eksmitowałeś Tonego, przez okno jego apartamentu, pora załatwić gnoja, któremu odpalał dolę brata Marcona i capo dzielnicy francuskiej. Czyli wujaszka Louis Marcona. Spokojnie. Załatwienie Tomiego Marcona było twoim pierwszym ciosem zadanym Salowi. Biorąc się teraz za Louis, nie tylko wyeliminujesz największe źródło dochodów Sala, ale też wyrwiesz bijące serce dzielnicy francuskie. Spokojnie. Lecimy po kolei. Dzięki za furkę. I teraz jedziemy. Gdzie mogę tą misję fabularną zacząć? No spoko. Lecimy najpierw na tamtą dzielnicę. Po kolei wszystko róbmy. Nie ma pośpiechu. I tak trzeba wszystko w tej grze zrobić, oprócz zadań pobocznych, bo nie mają moim zdaniem one sensu. I teraz jadę do Kassandry odebrać hajs, jeśli się nie mylę. A nie, nie jadę do Kassandry odebrać hajs, jadę kurwa w drugą stronę. Zajebista mapa. Nie wiem, miałem to zaznaczone i nagle się zmieniło. Kassandra, coś mało hajsu dla mnie przygotowałeś. Masz dwie dzielnice, kobieto. A coś ty interesy się tutaj opierdzielasz, robiąc ze mną. Ja cię tu wyciągnąłem z bagna, żebyś na ludzi wyszła. Kulturalnie gangsterkę uprawiała.
A ty mi $2000 dajesz po takim czasie? Coś tu nie gra. Let me know if you need anything else, shall we? Pearlie used to put these under our beds. Thought they keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. God, the invisibles, the Loa. But sometimes, that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a 45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they're looking for is a little peace of mind. There are stashes of guns hidden in this city. I need you to steal them. You sure this about the Hollow? I don't need you starting a revolution, fucking everything up. When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigga. A nigga part of a savage hole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. And don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. Fajnie, bo się jakiś quest odpalił, a ja potrzebowałem odebrać hajs od niej. Dobra, weźmy ten pieniądz. You and I can steal savage things, brother, but you gotta start trusting me. Give me more of this city. Ty, dole oddaj, laska. A, chyba dostałem ją, dobra, okej. Okay. Jak się nazywa w ogóle ten jej quest? To są w ogóle questy fabularne, co ciekawe. To oddałem Cassandrze, trochę lipa, że tą dzielnicę oddałem jej. No dobra, idę tu, tak? O, w ogóle tutaj jest ten. Spoko. To sobie zrobimy przy okazji. Ale już w następnym odcinku zaczniemy sobie czyścić tamtą dzielnicę, którą też będziemy oddawali Cassandrze. Bo jest kolejna jakby w kolejności kappa. Więc jedziemy teraz tam, ale między odcinkami. Bo w tym odcinku to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. Ja się udam na miejsce, żeby porozmawiać z kolejnym gościem. Jest to Donovan. No i zaczniemy sobie tam następny odcinek. Trzymaj się, do jutra. Cześć.